Cześć, witamy na czwartej edycji Regat YouTuberów. Jest piękna pogoda, a my zaraz ruszamy. Czuję zwycięstwo. Totalnie czuję zwycięstwo. Plan jest taki, że ogólnie teraz wypływamy, włączamy na pełnej obrotach, włączamy silnik. Aha. I tym impetem przelapiemy start i dopływamy do mety. Sytuacja na Łodzi się zagęszcza, już dochodzi do pierwszych kłótni i bujek. Nie wiemy, czy wrócimy jako jedna drużyna, nawet jeśli wygramy. Pierwszą osobą, która zamiast pomagać kamerowała, był Mr. Seto. Teraz próbuje, jakby ignoruje zupełnie tą sytuację, udaje, że ciągnie liny, coś tam pomaga, ale wszyscy wiemy, jak jest, wszyscy wiemy, kto to rozpoczął. Niepotrzebne liny wrzucamy tutaj do zejściówki. Niepotrzebne osoby trzeba wrzucić za burtę. Ciągniemy słomki. Jeszcze się dobrze nie zaczęło, a Seto już się rządzi. Załoga nie jest zadowolona. Już widać nastroje, że ktoś wypadnie i to może być właśnie kapitan Seto. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Idę pod wodę. Kamil ZSG. Niechaj żyje nam, hej, 100 lat, niechaj żyje nam, hej, niech żyje nam, hej, niech żyje nam, hej, zdrowiu, szczęście, pomyślności, niechaj żyje nam. Remek, nie ma już co czytać, już się nie nauczysz żeglować więcej. Zostało nam tylko 5 minut. Szybka powtórka, jak przed sesją. Jak do tej pory się nie nauczyliśmy, to już nic z tego nie będzie. Humory załogi były dobre, ale do momentu, kiedy zaczęliśmy przegrywać. Nagle zrobiło się strasznie, ludzie zaczęli się kłócić. Doszło prawie do bójki. Gdyby nie Seto, to wszystko byłoby ok, ale to wszystko przez niego. Ryzykuję życiem teraz. To wszystko się może ten żagiel na mnie obalić, nie? Idziemy tutaj, na sam przód. Pierwszy bieg za nami, rozpoczęło się dobrze. Byliśmy na prowadzeniu, pierwsza, druga, są trzy bojki. Trzy bojki wzięliśmy jako pierwsza drużyna. No ale niestety skończyliśmy jako siódma. Ja jestem na to przygotowany, to się dzieje zawsze, co roku tak samo. Wystarczyło 20 minut przerwy, żeby nastroje załogi się poprawiły. Zapomnieli już, jak było przed chwilą, zapomnieli o przegranej. Ale przed nami jeszcze kolejny bieg i wszystko się może zmienić. Nasze miny mogą zrzednąć po raz drugi. Zaczynają się emocje, zaczynają się pierwsze kłótnie i zwady. Jakie to pierwsze? Pierwsze w drugim wyścigu. Pierwsze było, jak się ciasteczka skończy. No tak, oni zginą, oni płyną na tą burzę, nie? I będzie tak. Zginęli młodo, bo chcieli wygrać. Co ty tak drastycznie machasz tą kamerą? To są drastyczne ujęcia. Stary, nie czujesz dramaturgii sytuacji? Pokaż ręce, to nawet liny nie dotknęły nigdy w życiu. Bo to są, kurde, ręce już odporne na jakiekolwiek przetarcia. Walka o przedostatnie miejsce. Nastroje drużyny się lekko poprawiły, ponieważ wyprzedzamy naszych największych przeciwników. Ale widzicie, jak to jest, że płyniecie, mamy dokładnie ten sam wiatr, wszystko ten, a nagle ich wyprzedzamy. Bo to są umiejętności sternika. Dobra, mam ciebie nieruszającego, a teraz wymyśl, powiedz coś do myślącego. Wszyscy umrzemy. Bieg trzeci dobiegł końca.
humory drużyny się poprawiły, ale nagle miny znów zrzedły, bo myśleliśmy, że jesteśmy szóści, a jesteśmy ósmi. Jesteśmy na ósmym miejscu. Jesteśmy na ósmym miejscu, dokładnie. Ja kiedyś oglądałem coś takiego, co się nazywa Krupnioki z Sosnowca. No. To był bardzo piękny dokument. Polecam wszystkim. I teraz pytanie, czy kaszankę je się na przykład tak, o, że do buzi i zagrywa z chlebem, czy się kładzie na chleb i się je, no tutaj tak mi trochę spadło, ale to nic, czy w ogóle się nie je z chlebem? Byliśmy totalnie przygotowani. Ja widziałem nas na pierwszym miejscu. Widziałem po prostu, jak jesteśmy na podium, odbieramy medale, bo oni tutaj chyba medale dają za pierwsze miejsce. No ale no, nie siadło. Jakby w pierwszym biegu mieliśmy mega pecha, bo wpadła na nas ekipa z pięciu sposobów. Pewnie nie specjalnie, ale z ich winy na pewno. Trochę nas to wytrąciło i w ogóle wtedy skończył się wiaterek dla nas. I nagle wszyscy zaczęli nas mijać i skończyliśmy na chyba szóstym miejscu wtedy. No i trochę motywacja nam spadła w drugim biegu, co było naprawdę widać, bo drugi bieg nam poszedł fatalnie. My tam z czasem się w ogóle nie zgraliśmy. Super wiatr, który był pomiędzy pierwszym a drugim biegiem, kompletnie ustał. Także staliśmy w miejscu kilka razy. No, jak w trzeci bieg, to już była taka po prostu formalność, nie? Musimy dopłynąć i idziemy jeść. Już trochę był smuteczek w naszych oczkach, no ale mimo wszystko bawiłem się dobrze. I bardzo się cieszę, że wczoraj mi się udało popływać, bo wczoraj mi się udało popływać i pływało się znacznie lepiej niż dzisiaj. A teraz, no, pozostaje nam mieć nadzieję, że ten deszcz, który pewnie słyszycie gdzieś tam w tle, minie i będziemy mogli się jeszcze dzisiaj wieczorkiem dobrze bawić. Jak było? Pokaż. Było bardzo dobrze. Było naprawdę super. Ja się bawiłem wyśmienicie. Mam nadzieję, że cała nasza załoga również. A teraz chcesz spać już tylko, czy...? Nie, teraz bym pograł w Dragon Balla. Czwarte regaty. Wiatr powiał. Niektórzy stwierdzili, że średnio, ale w porównaniu do poprzednich edycji to jest jak niebo i ziemia. Ja pamiętam, żeśmy kiedyś stali, nie wiem, 3 godziny czy 2 godziny w miejscu i nic się zupełnie nie działo, nie? Było nas dużo na łódce i było tłoczno, nie? Ciężko było się przecisnąć. I live robiliśmy z całości. Właściwie to ja robiłem, ale wszyscy tak, każdy się dołożył, swoją ręką pomógł. Przestaje padać, no. Nawet to było kiedyś nie do wyobrażenia, nie? Internet na... Na pełnym morzu? Tak, na pełnym Mazurze. Na pełnych Mazurach internet i też szataki, żeby live streamować się dało. Gratuluję.